W obecnym stanie prawnym ustawodawca nie wskazuje na dokładne brzmienie umowy pośrednictwa. Wskazuje tylko warunki, które muszą być spełnione, aby w ogóle można było mówić, że taka umowa została zawarta. Podstawowym warunkiem jest oczywiście forma zawarcia takiej umowy. Musi być to forma pisemna lub elektroniczna. W żadnym wypadku nie można mówić o skutecznym zawarciu umowy pośrednictwa w formie ustnej. Zawarcie umowy w formie pisemnej polega na zamieszczeniu własnoręcznego podpisu przez osobę dokonującą czynności, a dokumencie zawierającym jej oświadczenie woli. Z kolei do zachowania formy elektronicznej czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Często błędnie interpretujemy, że tę formę można zastąpić mailem albo SMS-em. Należy pamiętać, że tylko posiadając kwalifikowany podpis uczynimy zadość właśnie tej formie. Dlatego jeśli strona umowy nie posiada takiego podpisu kwalifikowanego, bezwzględnie musimy zadbać o posiadanie umowy własnoręcznie podpisanej i oczywiście w oryginale. W pośrednictwie funkcjonują dwa rodzaje umów. Umowy otwarte i umowy na wyłączność. Nie ma jakiegoś określonego wzorca oraz szczegółowych wytycznych, co w umowie ma się znaleźć. Wszystko zależy od praktyki stosowanej przez firmę. Dlatego bardzo istotne jest dobre jej zrewidowanie. Umowa pośrednictwa otwarta. Taka umowa charakteryzuje się tym, że klient może korzystać z usług wielu firm pośredniczących. Może także dokonać sprzedaży lub wynajmu nieruchomości samodzielnie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat, chyba że coś innego wynika z umowy. Upraszczając, najczęściej ta formuła współpracy oznacza, że klient rozlicza się wyłącznie z tym pośrednikiem, który znalazł drugą stronę przyszłej transakcji. Jeżeli do transakcji nie dojdzie, lub jeżeli nabywca lub najemca na nieruchomość znajdzie inna agencja, to wówczas wynagrodzenie należy się. Umowa na wyłączność. Taka umowa ogranicza możliwości klienta, jeśli chodzi o powierzenie sprzedaży innym agencjom, a jednocześnie gwarantuje klientowi dużo szerszy zakres usług pośrednika. W przypadku ofert wyłącznościowych pośrednik z reguły działa tylko na rzecz strony, którą reprezentuje, zapewniając uzyskanie jej jak najkorzystniejszych warunków przyszłej transakcji, w szczególności ceny i warunków przyszłej umowy zawieranej pomiędzy stronami. Klient zaś w przypadku wybrania tej formy współpracy w zasadzie może pojawić się w biurze nieruchomości tylko raz, zawierając umowę z pośrednikiem, a później dopiero u notariusza, przenosząc własność nieruchomości. O wszelkie inne tematy, krótko mówiąc, zadba pośrednik. Zawarcie umowy z klauzulą wyłączności u większości klientów początkowo wywołuje niechęć i obawy. Wynika to głównie z faktu niezrozumienia idei wyłączności. Straszy już sama nazwa, wyłączność. Wyłączność tak naprawdę jest jednak najkorzystniejsza dla klienta. Pośrednik zobowiązuje się do dużo szerszego zakresu usługi. Wyłączność nie oznacza oczywiście, że inne firmy nie mogą wskazać potencjalnego nabywcy. Agent prowadzący oferuje wręcz taką współpracę, umożliwiając innym agentom pełną identyfikację nieruchomości. Wie bowiem, że otrzyma wynagrodzenie od swojego klienta. Firma współpracująca, która przyprowadzi nabywcę, rozliczy się albo ze swoim klientem, albo agenci ustalą podział wynagrodzenia z pośrednikiem, który zawarł umowę na wyłączność. Tak więc wachlarz potencjalnych zainteresowanych jest dużo większy. Klient zaś unika współpracy z niezliczoną liczbą firm. Klient ma też jasne zasady dotyczące rozliczenia się z określonym agentem. Przy współpracy z klientami na zasadach umów wyłącznościowych należy jednak pamiętać, aby wyraźnie zaznaczyć, że w sytuacji, gdy klient nieruchomość sprzeda lub wynajmie samodzielnie, to na przykład, gdy nabywca zwróci się bezpośrednio do niego, no i zawsze taką transakcję jest pominięciem pośrednika, no to i tak będzie musiał się rozliczyć za wykonaną przez tego pośrednika pracę. Jak wypełniać umowy pośrednictwa? Zawsze umowę wypełniamy w dwóch egzemplarzach, bądź więcej, gdy jest więcej stron. Każdy musi mieć identyczną treść. Nigdy nie zostawiamy pustych rąk.
pod umową znajduje się czytelny podpis klienta, a każda karta umowy jest zaparkowana. W przypadku dokonywania jakichkolwiek poprawek, skreśleń na umowie, musi być to również zaparkowane przez dwie bądź wszystkie strony tuż obok dokonanej poprawki. Umowę wypełniamy bardzo czytelnie. Na początku wypełniamy dane klienta. Ważne, aby przedmiotowe dane spisać z dowodu lub innego dowodu tożsamości. Umowę podpisują wszyscy właściciele nieruchomości. Gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności małżeńskiej, wówczas zawieramy umowę z obojgiem. W przypadku, gdy jedna ze stron nie ma możliwości podpisać umowy, wówczas potrzebne będzie stosowne pełnomocnictwo do jej zawarcia. Musi ono stanowić obligatoryjny załącznik do umowy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej. Dodatkowo powinno być zawarte oświadczenie pełnomocnika, że pełnomocnictwo nie zostało odwołane i jego zakres nie zmienił się. W umowie wskazujemy też dane agenta, który reprezentuje firmę. Pełnomocnictwo od firmy stanowi załącznik do umowy. Przedmiot umowy i zobowiązania agencji to jedna z najistotniejszych klauzul w umowie. Zamawiający zleca agencji za wynagrodzeniem usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z zastrzeżeniem wyłączności dla pośrednika, a pośrednik zobowiązuje się do dokonywania czynności pośrednictwa stwarzających możliwość zbycia nieruchomości przez zamawiającego, co w rozumieniu tej umowy oznacza możliwość zawarcia umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży lub umowy zamiany nieruchomości. Jak widać z tego zapisu? Umowa pośrednictwa nie jest umową rezultatu, a zamawiający zapłacić będzie musiał za wykonane czynności pośrednictwa, a nie tylko za finał w postaci transakcji sprzedaży czy na przykład najmu. Dlatego tak ważna jest dokumentacja i archiwizacja wykonywanych przez agenta działań. Wszystko, każdy mail, każdy SMS, telefon powinien być odnotowany w systemie CRM. Nieruchomość musi być bardzo precyzyjnie opisana. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na właściwy opis powierzchni. Często podawany jest przez klientów metraż ze skosami lub z piwnicą. Wszystko sprawdzone musi być z treścią księgi wieczystej. Precyzyjnie opisujemy też rodzaj własności, czy jest to odrębna własność, czy na przykład spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Warto zaznaczyć, czy jest to na przykład współwłasność małżonków, czy ogólnie współwłasność. Wpisujemy też numer księgi wieczystej, oczywiście jeśli jest założona. W umowie określana jest też cena oferty. Jeżeli może podlegać negocjacjom, to należy też zaznaczyć to w umowie i najlepiej do jakiej kwoty, bez konieczności zmiany tej umowy. Agencje i poszczególni agenci współpracują ze sobą w zakresie promocji, ofert i poszukiwania klientów zainteresowanych ich najmem czy kupnem. Klient musi jednak wyrazić na to zgodę, aby inni pośrednicy mogli na przykład publikować ofertę przez swoje kanały. I taki zapis zawsze obligatoryjnie musi znaleźć się w umowie.